kto jest prezydentem Pabianic? Grzegorz Mackiewicz. Grzegorz Mackiewicz, tak. Na pewno. Tak, na pewno. Okay. A jak wygląda? Ojej, no, pan w okularach. Taki brunet. Dłuższe włosy. Często go widziałem, autokarem jeździ, więc super. Znaczy autobusem miejskim. Autokarem. Przystojny? Na pewno. Dla kogoś na pewno. Ale to pan się załamał, że jest prezydentem, czy pan się załamał, bo pan nie wie? Nie pamiętam, jak on się nazywa. Mackiewicz, czy jakoś... Nie, jakoś... Mam go przed oczami, jego wizerunek już. To proszę opisać, jak wygląda, to może będzie łatwiej. No dość taki przykorporatny, przy kości jest. No. Mhm, a nie wiem, ma długie włosy, krótkie, okulary, brak okularów? No w okularach chodzi. Mhm. A nazywa się? Na pewno, kurczę. Ja podpowiem imię, Grzegorz. Mackiewicz. Mackiewicz? Mackiewicz. No. Jak usłyszysz, że przy kości, to nie wiem, czy podatków panu nie podniesie tutaj, no ale zobaczymy. Kto jest prezydentem Pabianic? Teraz. 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 W tym momencie. Teraz. Mackiewicz? Pan Mackiewicz? Mhm, mhm. A imię Grzegorz. Tego pana? Grzegorz. Tak. Grzegorz Mackiewicz. Doskonale. No przecież wie pan, ja jestem chyba strebowana, ale przecież wiem na M. Imię Grzegorz, podpowiem. Matko. Ma? Jeszcze jedno. Jak? Mackiewicz. A czy pani bierze udział w wyborach, jak są? Tak, ostatnio brałam udział. A wie pani, kto jest prezydentem Pabianic obecnie nam panującym? Nie. Mąż podpowiada. Tak, Mackiewicz. A imię? O, mąż zapomniał, to już pani nie wie. Tak, akurat to jest, są tematy takie bliżej mojego męża. Nie, Grzegorz. Grzegorz Mackiewicz. Tak. Mackiewicz. A pan tu podgląda, czy pan wie nie, sam? Nie, nie. Pan wie sam, dobra. Był Dechto, a teraz już nie wiem, kto jest. No to już parę lat rządzi. Nazwisko... Dychto? No nie, no Dychto to już nie. No. Zapomniałem jego nazwisko. Mackiewicz, Grzegorz Mackiewicz. No tak. No to wiemy, że Mackiewicz. Tak, Mackiewicz. A imię? Grzegorz Mackiewicz. Grzegorz Mackiewicz. Zgadza się.